W miejscowości Trzęśniew Mały odbyło się oficjalne otwarcie nowego placu zabaw. Inwestycje zrealizowano dzięki środkom pozyskanym w ramach 12. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, jak również dzięki wkładowi własnemu gminy. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz kanonik Aleksander Rybczyński. Dlatego módlmy się, aby Pan Bóg pobłogosławił ten plac zabaw, by służył pożytkowi społecznemu, szczególnie tym najmniejszym, którzy tu w tej miejscowości mieszkają. Jest to 14. plac zabaw na terenie gminy Kościelec. Jak się okazuje, w Trzęśniewie Małym to nie koniec inwestycji. Tutaj, jeżeli chodzi o ten plac, rozmawialiśmy z panią radną, z panem sołtysem, że w niedalekiej może przyszłości udałoby nam się jeszcze zrobić jakieś takie miejsce do spotkań. Zadaszenie, żeby mieszkańcy mogli w okresie letnim też przyjść, spotkać się, porozmawiać. I myślę, że uda nam się to niebawem zrealizować. Po przecięciu wstęgi dzieci ochoczo przystąpiły do zabawy. W trakcie sprawowania pieczy nad dziećmi opiekunowie mogą popracować nad kondycją dzięki zainstalowanym urządzeniom treningowym. Dzięki zrealizowanej inwestycji powstało świetne miejsce do spotkań i integracji dla najmłodszych i tych nieco starszych. A co o placu zabaw mówią beneficjenci? Powiedz super! Plac jest super. Super. Plac jest najfajniejszy na świecie. Super jest, co? Super plac zabaw. Super, super. Super. Najmłodszym mieszkańcom sołectwa i okolic życzymy bezpiecznej zabawy i zadowolenia z aktywnego spędzania wolnego czasu.